4, 3, 2, 1. Serdecznie. Środa, 17 dzień sierpnia i kolejny program Fali Sportu, ale pierwszy live Fali Sportu. Tym razem skupimy się na lekkoatletyce. A czemu? No bo mamy Mistrzostwa Europy. Wszyscy zastanawiamy się tak naprawdę codziennie, jak to będzie w sesji porannej, potem w sesji wieczornej. Kibiców lekkoatletyki jest na Pomorzu bardzo dużo, dlatego no nie mogło być inaczej, gdyby nie nasz pierwszy live i lekkoatletyka. Razem ze mną wspaniali goście. Na początek przedstawię panią, kobieta. Wybitna sprinterka. Bo jak znalazłem też takie cudowne zdjęcie z młodości. Taka pewna, zresztą zastanawiałem się, czy ty matkowi dzisiaj, naszemu realizatorowi, nie podesłać tego zdjęcia i pokazać. Ale mówię, nie, dobrze, to nie, na pierwszy raz może nie. Ale naprawdę, z tego co widziałem, rekordzistka Polski w sztafecie, tak? Nie. No właśnie, nie, to proszę teraz wytłumaczyć. Nie. Pod zdjęciem było tak podpisane, więc rozumiem jakieś zakłamanie. Nie wiem, jakie zdjęcie było skomentowane. No nie będę mówił, że była pani dużo młodsza, bo cały czas wygląda pani młodo. Ale dobra, porozmawiamy sobie o tym. Później Anna Sękowska, Rolbiecka, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam. I jest razem z nami też no, chyba najlepszy polski trener oszczepników. No, można powiedzieć. Król nawet trenerów lekkiej atletyki tutaj z Pomorza, pan Leszek Walczak. Witam serdecznie państwa. No dobrze, to może od razu tak polecimy z grubej rury, jak to się mówi. Trwają Mistrzostwa Europy. Na razie nie porozmawiałem, nie będziemy rozmawiać o każdym pojedynczym zawodniku. Spytam się, czy faktycznie państwo oglądają zawody dzień w dzień, no bo rozumiem, dla trenerów to pewnie ważna sprawa podglądać to, co się dzieje, jakieś nowinki, coś jak to wygląda? No nie ma innej opcji tak naprawdę, tak? Jeśli nie w domu, to na tablecie, bo to też jesteśmy tak, że mamy inne obowiązki, ale generalnie cały czas na bieżąco, tak? Obserwujemy, co się dzieje w Monachium. Panie Leszku? Oczywiście oglądamy na co dzień, aczkolwiek mieszkamy w tej chwili tymczasowo w takim miejscu, że program i pierwszy, i drugi potrafi tak się ładnie zaciąć, że już niekiedy jest po biegu czy po rzutach, ale uzupełniamy to na Denopsie, jest taki lekkoatletyczny portal, gdzie można informacje przynajmniej wyczytać, a reszta, także jesteśmy na bieżąco, no bo rzeczywiście to, co pan powiedział, my trenerzy musimy tym żyć, jeżeli chcemy też się ścigać na jakimś poziomie, czy ogólnopolskim, czy międzynarodowym, to trzeba patrzeć, co świat pokazuje, co Europa pokazuje, i tak rzeczywiście jest. No i właśnie, za chwilę porozmawiamy o tym, co Europa pokazuje, ale na sam początek jeszcze chciałbym państwa zachęcić na naszym YouTubie, na kanale po prawej stronie, po lewej stronie oglądają państwo to, co się dzieje, widzą państwo nas, ale po prawej stronie jest czat, można zadawać pytania do naszych gości, bądź po prostu napisać coś fajnego, ogólnie nie piszemy niczego przykrego, to bardzo ważna sprawa, piszemy tylko dobre, pozytywne rzeczy, jeżeli chcemy coś napisać złego o naszym jakimś lekkoatlecie albo lekkoatletce. Tego nie robimy. Trwają mistrzostwa, każdy ma szansę jeszcze się poprawić. I tego się trzymamy. No dobrze, to może na początek przelecimy szybciutko do tego, co się działo troszeczkę wcześniej. No bo mamy pierwszy dzień, można powiedzieć od razu złoto. Dziewczyna pochodząca z Braniewa, więc bardzo bliziutko. Oj, puchady lecą. Dziewczyna pochodząca z Braniewa, no niedaleko. Dodatkowo do tego stacjonująca często w Gdyni, w jednostce też wojskowej, bo jest marynarką. No i właśnie, mieli państwo na przykład kiedyś kontakt z Anną Lisowską? Z Olą, przepraszam. Ola to już jest taka starsza zawodniczka, więc nie wiem jak Leszek, ja ją znam, może nie tak osobiście, żeśmy dużo rozmawiały, natomiast kontakt jest na bieżąco cały czas. I trzeba powiedzieć to, co mogę powiedzieć, że wiem, że ona tam pojechała nagrać ten złoty medal, bo ona się tak dobrze czuła, widać w wywiadzie, była tak pewna siebie. Tak, była pewna siebie i ona tak właśnie wcześniej
wcześniej mówiła, tak, że, no, że chciałaby wygrać. Nawet w tym biegu wydać było, że się nie może znaleźć miejsca, bo dla niej ten bieg był za wolny wręcz, tak? No ale tam się biega na miejsce, nie na wyniki, także troszkę bała się może zaryzykować, ale no super, fajne uczucie, nie? Ja się strasznie denerwowałam na tym biegu po prostu, aż to było niesamowite, jakby własna zawodniczka biegała, to aż było trudne oglądać to wszystko, także fajnie, cieszymy się, że krajanka, no bo to blisko nas, Braniewo bardzo blisko. Tak, ja to nawet na Facebooku napisałem, że to tak naprawdę nasza sąsiadka, tak, można powiedzieć, nie? No już bliżej, jeżeli chodzi o województwo, się nie da. Panie Leszku, miał pan styczność? Nie, znamy trenera, pana Gajowniczka, i gratuluję mu z tego miejsca serdecznie. Natomiast dwa zdania powiem o specyfice zawodów lekkoatletycznych. Jest 24 konkurencje damskie i męskie, czyli to jest potężna dyscyplina. Więc generalnie jak my jeździmy na zawody, na stadion, to my trenerzy rzutów jesteśmy w jednym, cudzysłowie, rogu, a trenerzy biegów w drugim rogu. Każdy dogląda, cudzysłowie, swoich zawodników i tam po prostu robi swoją robotę. W związku z tym rzadko mamy gdzieś bardziej na obozach szansę spotkać się z inną grupą treningową, z inną specjalizacją. Także osobiście nie miałem przyjemności poznać mistrzyni nowo upieczoną Europy. No właśnie, mamy mistrzynię Europy w maratonie, powiem szczerze mówiąc, faktycznie dziennikarze po tym, jak faktycznie Ola przebiegła linię mety, no to mówili, to już to niesamowite. I to faktycznie, nie? Kiedyś, jeżeli, przepraszam, że tak powiem, no ale najczęściej widzi się na przykład ciemnoskórego człowieka i sobie mówi, nie, no na pewno uda się, jest lepszy. Tutaj, jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy, można powiedzieć, jest więcej osób typowo też z europejskiej rasy, mówiąc w ten sposób. Dzięki temu, no właśnie, bo z drugiej strony chciałem się zapytać, czy faktycznie to tak jest, że osoba wychodząca z Europy, trenująca na co dzień w Europie, ma mniejsze szanse niż ktoś, kto na przykład urodził się w Afryce i tam trenuje przy tych wysokich temperaturach cały czas? Jest jakaś możliwość tego pogodzenia albo, no jak teraz widać po Oli, można, ale pewnie to dużo pracy kosztuje. To znaczy, ja mogę powiedzieć, bo miałam ciemnoskórego zawodnika i no predyspozycje na pewno miał też bardzo dobre, ale wszystko było kupione pracą, nie? Oni też ciężko pracują, to tak się mówi. Jak się wyjedzie, tak jak wyjeżdżają nasi zawodnicy do Afryki na zgrupowania, gdzie ci Afrykanie trenują, to oni trenują bardzo ciężko. Rzekłabym, że na pewno ciężej niż nasi zawodnicy. Oni muszą z rana wstać, bo zanim gorąco jest, tak, wyjść. No u nas ciężko by było tak zmusić, żeby zawodnicy, przepraszam, że tak mówię, ale generalnie jest problem z rozruchami porannymi, więc myślę, że i z treningiem porannym też byłby problem, tak? A oni trenują o 6 rano, bardzo szybko, zanim zrobi się ciepło i potem jeszcze drugi trening robią. I tam nie ma zmiłuj się, tak? Tam jest do upadłego zawsze trening. No u nas to czasami ciężko wyegzekwować, tak? Takie to już treningi. Mamy bardzo ciekawy temat w takim razie. No, tak, ciężko wyegzekwować, ale to wynika taki raczej bardzo, bardzo ciężki, nie? Bo ja nie mówię, że ciężko nie pracują, tak? Ale no tam jest też troszkę może inaczej, bo tam, żeby dojść do wyniku, to się człowiek wybije, tak? Mhm. I ma przed sobą przyszłość. Nie zostaje tam w Afryce, tak? Tylko zupełnie inne życie jest wtedy przed nim, tak? U nas już jest dobre życie, tak? Zawodnicy no nie muszą walczyć o to, żeby mieć co jeść, tak, albo gdzie mieszkać tak naprawdę. Także to czyli są tak naprawdę to jest też walka całkowicie o siebie, nie tylko karierę sportową. Tak, i to mobilizuje jeszcze tak, dodatkowo. To myślę, że tak, bo dużo takich zawodników teraz pojawiło się z Afryki, którzy są znikąd tak naprawdę. Tak, to nie są z jakichś większych miejscowości, czy z europejskich rodzin, tak, ale pochodzenia afrykańskiego na przykład, prawda? Mhm. Tylko zupełnie z Afryki dzikiej, że tak powiem. No tak, czyli zrozumiałem bardziej idąc w tą stronę, że tu nie chodzi o to, że z Afryki, tylko chodzi przede wszystkim o to, że zawodnicy, jeżeli mają dodatkową motywację, to motywacja potrafi ciągnąć tak sportowca no, ponad chyba szczyty. Chyba to najważniejsze jest, tak? Jak się ma cel i motywację. Panie Leszku, może chwilę porozmawiamy o dziesięcioboju, bo co prawda Paweł Wiesiołek nie jest stąd, z Pomorza, ale od dłuższego czasu trenuje w SKLA w Sopocie, razem z trenerem, znaczy nie jest też zawodnikiem z Sopotu SKLA, ale trenuje z trenerem modelskim. No i na pewno pan zerkał na tą rywalizację. No szkoda chyba tej kontuzji, bo widać było ten pierwszy dzień w wykonaniu Pawła, który jest po długiej kontuzji. To był niesamowity. Ja przecierałem oczy, mówię, no nie, no to ten chłopak naprawdę miał taką przerwę, no mówię, rewelacyjnie. Ten drugi dzień już jakoś tak nie wyszło i tak, nie wiem, to moje tylko zdanie. Mam wrażenie, że ta kontuzja
może, bo już wcześniej było widać jakieś tam rzeczy do tych chyba wskoków w dal, było tam jak Kondal, bo Twiskok to był w momencie, kiedy faktycznie tam złapał się za kostkę, ale chyba to, że te miejsca zaczęły się oddalać, to też na zawodnika działało coraz gorzej i ten ból, te kolejne konkurencje były pewnie dla niego też dużo cięższe. Dziesięciobój nazywany jest koronną konkurencją, w zasadzie kto zwycięża wielobój jest królem lekkiej atletyki na danych mistrzostwach. Jego trudność polega między innymi na tym, że to jest bardzo wszechstronne, różnorodne są to konkurencje lekkoatletyczne, ale najważniejszym jest to, że to one są dzień po dniu i pięć konkurencji jednego dnia i kończące 400 metrów, które jest za morderczym dystansem nawet do 400 metrowców, powoduje potworne zmęczenie, bo intensywność jest maksymalna w każdej konkurencji, w każdej. Tu nie ma gdzieś jakiegoś odpoczynku i tak dalej, więc na pewno w drugim dniu człowiek, który doszedł po kontuzji do zdrowia, nazwijmy przeciętnie super, ale jako lekkoatleta, jako sportowiec, jako kandydat do medalu czy do tytułu i któregoś, to zdrowie musi mieć, że tak powiem, końskie. Jeżeli tego zdrowia końskiego nie ma, to ciężko jest myśleć o tym, żeby ukończyć to, co pan wspomniał. Pewnie może mieć wpływ na to, że gdzieś tam ta motywacja zaczyna siadać, ale nie sądzę, żeby u Pawła to decydowało, bo to jest człowiek już dojrzały i pokazał w przeszłości, że potrafi walczyć i jest uparty, bo to kontuzje się zdarzają, wieloboje często i pokazywał się z dobrej strony do tej pory. Sądzę, że jednak ten czynnik zdrowotny zdecydował, że wycofał się przed moją faworyzowaną konkurencją, że Tomasz Szczepan ma teraz bardzo trudna konkurencja, więc musiał wiedzieć, że być może tu ciężko będzie mu cokolwiek. A na jakim poziomie właśnie jest Paweł, jeżeli chodzi o rzut? Paweł rzuca okolice 60 metrów, 58, 56, 60, bodajże ma dwa życiówka, jak dobrze pamiętam, ale nie chcę tu być po prostu nieprecyzyjny do końca, ale okolice 60 metrów. A to może, bo dwa tygodnie temu gościliśmy u nas w programie Paulinę Ligacką i pytałem się ją wtedy o to, jak to, bo my kibice często patrzymy na ten dziesięciobój albo siedmiobój i tak się zastanawiam, no dobra, no ale oni tam, no dobra, normalne wyniki, to wszystko rozumiem, ale jak oni potem to zamieniają na te punkty, jak to jest, że pierwszy tak naprawdę ma czasami o 50, czasami o 60, drugiego, no potencjalny kibic, on kompletnie tego nie rozumie. Potem fajnie to jest, jak na samym końcu, na przykład przy 800 metrach u kobiet jest, że faktycznie no, tam zwracamy uwagę, tyle punktów, tyle sekund trzeba i tak dalej, no ale szczerze mówiąc, ja przyznam się, jako zwykły kibic nie rozumiem, jak to w końcu się zamienia, te wyniki na punkty. Są takie międzynarodowe tabele wielobojowe, gdzie każdy wynik jest przeliczany właśnie na punkty i one są już ustandaryzowane, one są już obliczone na stałe i wówczas wystarczy podstawić wynik pod i mamy konkretny wynik punktowy, natomiast te tabele, nie chcę być w tej chwili nieprecyzyjny, ale one kilkanaście lat temu na pewno zostały ustandaryzowane i poziom ich punktacji zależy od poziomu danej konkurencji na świecie. Że po prostu jeżeli mamy na przykład, no mieliśmy bieg przez Płotki bodajże 13.20, która pobiegła Niemka, 40 przepraszam, to jest 1000 ponad punktów, a inna konkurencja będzie, strzelam w kuli, będzie do 13.80 czy 14 metrów i będzie tych punktów 800 załóżmy, bo poziom kuli ogólnoświatowej w stosunku do jest na przykład wyższy bądź niższy i stąd to przez zawodników oceniane to punktacja, że różne, że niektóre konkurencje opłacają się lepiej, a niektóre gorzej. I stąd te zawodnicy, którzy w ten sposób też trenują, że skupiają się bardziej na tych konkurencjach, które dają im większą zdobycz punktową. Ale to faktycznie jest tak, że na przykład w biegu liczymy każda sekunda, to jest ileś punktów, każdy metr to jest jakaś jedna jednostka punktowa. Tak. Po prostu punkt więcej. Tam są rzuta, centymetry, metry, dziesiąte, setne. Od co do setek sekundy, no bo pomiar jest elektroniczny. No dobrze, to jak rozmawiamy o Pawle, to od razu przejdziemy. Dzisiaj rozpoczęła swój siedmiobój właśnie Paulina Ligacka. No ten pierwszy dzień chyba nie jest satysfakcjonujący i dla niej,
No i dla kibiców też, no liczymy ten, no co prawda jeszcze dzień się nie skończył, jeszcze dzisiaj startuje w dwóch konkurencjach. No zobaczymy kulę, tak? Tak, dokładnie. Zawsze dobrze startowała. No ale mimo wszystko po dwóch konkurencjach myśleliśmy, że to miejsce będzie zdecydowanie lepsze i będzie, jakby to powiedzieć, atak w górną część tabeli, a na razie trzeba zwracać uwagę na to, żeby gdzieś tam zacząć się kręcić, chociaż w środku stawki. No płotki obu zawodniczkom średnio poszły, to tak trzeba przyznać, no ale no Paulinie trochę lepiej jeszcze niż Adzie. Natomiast wzwyż takiej widać było, że chyba słabo zmotywowana, tam chyba trener próbował ją trochę zmotywować. Jeden ten skok na 74 zdaje się miała taki fajny, nie? A tak resztę to widać było, że tak ciężko, nie? Tam jest bardzo gorąco. Może to też ma jakiś wpływ tak na zawodniczkę. Nas, tak. Dlatego to też no, różnie zawodnicy, że tak powiem, reagują. No tak, prawda? Właśnie ten skok zwyż 177 cm. Tak naprawdę, nie? No, ale no ona skromnie. Tak 7-4 chyba, tylko taki fajny jeden, taki widać było, że jest taki naprawdę dynamiczny skok, nie? Zrobiła. A tak resztę, no męczyła się, tak można by rzec, tam troszkę na tym zwyżu. Ja muszę taką dwie rzeczy dodać. Pierwsza taką trochę kryptoreklamy, bo Paulina skończyła naszą szkołę mistrzostwa sportowego, co prawda parę ładnych lat temu. Jest jedną z nielicznych zawodniczek, która w układzie seniorowskim kontynuuje karierę. I to jest plus na nas, dla nas, bo przyjechała z dalekiej, chyba z dalekiego południa i jest u nas. Natomiast od początku, jako jeszcze juniorka młodsza, jak tu przyjechała, jako no, koordynator szef obserwowałem tą dziewczynę, wspaniałe warunki fizyczne, wspaniałe. Natomiast według mojej oceny, znaczy generalnie wielobój jest oparty na szybkości. I ta Paulinie, nie ujmując nic, troszeczkę tej szybkości, przynajmniej w tej chwili widać, jakby troszeczkę zabrakło. Być może nie do końca wypoczęła po tym wieloboju z Mistrzostw Świata, ale to widać było i na płotkach, rzeczywiście i na wzwyżu, że po prostu te 1,80 m w trzecim było do skoczenia, no ale mimo wszystko przy jej parametrach wzrostowych ten wzwyż można byłoby oczekiwać, że jest lepszy. Natomiast dziewczyna jest waleczna. Ja powiem tak, dla mnie rozwija się ona ekstensywnie, czyli spokojnie i wolno. Myślę, że za parę lat, jeśli oczywiście jej wytrwałość na to pozwoli, a to jest jeden z największych talentów w lekkiej atletyce, jej wytrwałość. Tak, Paulina będzie to oglądać, wytrwałość, sobie teraz to myślę, że będzie zawodniczką, już jest zresztą rasową, ale myślę, że się pokusi wtedy o walkę o wyższe stosunkowo miejsca. Aczkolwiek trzymamy kciuki, życzymy jej przynajmniej 8 na Mistrzostwach Europy. No właśnie, ale trener dotknął bardzo ważnego tematu, czyli tego krótkiego czasu pomiędzy Mistrzostwami Świata, Mistrzostwami Europy. Dla kibica fantastyczna sprawa, powiem szczerze. Tak. Dosyć często jeszcze w trakcie mieliśmy Memoriał i Golden League, więc to super sprawa. No ale właśnie, czy to nie zostało jednak trochę przesadzone? Czy te Mistrzostwa Europy w terminarzu nie powinny być wsadzone w jakiś inny czas? No bo z jednej strony no trzeba jakoś przygotować formę, no albo tu, pewnie i na Mistrzostwa Świata, i na Mistrzostwa Europy tak wysokiej formy, no chyba nie jesteśmy w stanie przygotować, no żaden zawodnik. Trudno jest. Dodatkowy miesiąc nie jest w stanie utrzymać bardzo wysokiej formy, no gdzieś ten szczyt może być. No, czy to nie jest jednak przesada w tak krótkim czasie? To chyba zależy też, jak zawodnicy trenują, jak są przygotowani, tak? Bo są tacy zawodnicy, którzy cały sezon startują na bardzo wysokim poziomie, tak? I nie ma z tym problemu. Są zawodnicy, którzy nastawiają się na jedną imprezę i potrafią się tak naprawdę docelowo skoncentrować na jednym starcie i potem jest problem, tak? Żeby ten drugi start już dobrze zrobić. Także to chyba zależy od zawodnika. Fakt, że oni też mieli ciężki powrót, tak? Zmianę czasu z Eugene. To mogło mieć duży wpływ, szczególnie na tych zawodników, którzy często tego nie robią, tak? Bo jak są zawodnicy, którzy często wyjeżdżają, z tym mają do czynienia, już są nauczeni, jak się zachowywać, pewnie łatwiej to znieśli. No, Paulina też tak naprawdę w ostatniej chwili pojechała, tak, do Eugene, bo ona czekała na ranking. To też było dla niej pewnie dużo stresu. Być może, gdyby nie pojechała na Mistrzostwa Świata, tak, tylko się przygotowała do Mistrzostw Europy, też inaczej by ten start wyglądał, ale to jest, mówię, to możemy sobie gdybać, to jest taki sport, tak. Chciała pojechać na Mistrzostwa Świata, każdy by tak zadecydował, żeby tak zrobił, więc to była, myślę, że też właściwa decyzja, ale też nauczy się, czy znowu przygotowywać się na dwie imprezy takie, czy przygotować się na jedną, gdzie można może coś więcej zrobić i zająć lepsze miejsce. No,
Ja bym poruszył tu dwa aspekty. No, pierwszy to terminarz. Rzeczywiście nie mam takiej wiedzy, czy Europejska Federacja i JAW nie mogły się dogadać, żeby jednak mistrzostwa z Europy zrobić wcześniej. Nie mam takiej wiedzy, jak powiedziałem, w związku z tym zostało tak, jak zostało. Natomiast ciśnie mi się taka uwaga na usta w tymże kontekście, że jeżeli jeździmy po świecie, rozmawiamy na zgrupowania, na różnych konsultacjach, konferencjach, to w tej chwili już w Europie, na świecie już funkcjonuje model teamów. Model teamów, który składa się około 6, 7, 8 osób dla jednego zawodnika praktycznie. I to niekoniecznie już gwiazdy światowej, topowej, bo kilka takich przykładów w życiu oszczepem miałem, który się zajmuje kompletnie zawodnikiem. Jest head coach oczywiście, ale reszta ludzi jest po to, żeby zawodnika doprowadzić, nazwijmy to, bardzo szybko do tak zwanej używalności, do bardzo wysokiego poziomu wypoczynku. I myślę, że u nas jeszcze ten temat w Polsce w lekkoatletyce na pewno wymagałby poprawy i rozwoju, bo u nas to dopiero zaczynamy robić i świat na pewno pod tym względem jest troszeczkę z przodu. I tutaj ten krótki okres wypoczynku łatwiej może jest zawodnikom, gdzie mają taki team i fizjoterapeutów, fizjologów, masażystów i tak dalej, a u nas musimy troszeczkę polegać na tym, co pan trener albo pani trener załatwi. No ale wychodzi nam jeszcze póki co dobrze, nie odstajemy od światowej czołówki, więc to bardzo ważne. Jeszcze teraz przejdziemy sobie, bo dzisiaj mamy tak naprawdę półfinał i kto wie, czy nie finał Kuby Szymańskiego. Tak jak rozmawialiśmy chwilę przed programem, to jest nasz tutaj taki pomorski, tutaj miejski wielki talent, na którego rozumiem trenerzy liczą bardzo mocno. Bardzo wielki talent. No Kubę tu już od dziecka obserwujemy, tak jak pan mówi, on jest tutaj u nas od początku. Bardzo utalentowany, jeszcze mało wytrenowany zawodnik, dużo, dużo myślę, że jeszcze lat pracy przed nim i wielkie osiągnięcia, tak? Zobaczymy, czy to, co dzisiaj pokaże w półfinale, no będzie decydujące, bo nie wiem, czy, bo on potrafi biegać. Początek w tym biegu eliminacyjnym miał super, nie wytrzymał końcówki, tak? I teraz kwestia, czy jednak ten organizm już się przestawi, tak, wytrzyma tą drugą część dystansu, bo może zaskoczyć, tak jak zaskakiwał wielokrotnie już w tym sezonie, także wszyscy byli zdziwieni. On miał zawsze doskonałą halę, pierwsze 5 płotków cudowne, gorzej z tą końcówką, ale to jest praca treningowa, więc naprawdę myślę, że może być i rekordzistą Polski, czego mu bardzo serdecznie życzę, bo myślę, że stać go na to. No oczywiście, nie można inaczej stwierdzić niż to, że jest to ogromny talent, jaki się pojawił ostatnio na Pomorzu. Nie było ich wiele w historii ostatniej. Chłopak z super warunkami fizycznymi, chłopak, który pokazał, że ma ząb, że potrafi walczyć w imprezie, czy w swojej kategorii, czy nie tylko. Chłopak, który oczywiście pokazuje też, że ma odpowiedni poziom inteligencji, co jest równie ważne konkurencji technicznej, bo te niuanse decydują i możliwości poznawcze zawodnika są istotne w karierze długotrwałej oczywiście. Więc to, co Ania powiedziała, trzymamy kciuki, żeby ten chłopak się rozwijał. Konkurencja 110 jest ogromnie wymagającą konkurencją i wymaga naprawdę sporo lat, co widać po naszym mistrzu Trzykierze, że po prostu jego pierwsze starty, jak pamiętam, były bardzo, bardzo nieudane, ale chłopak się rozwinął i w tej chwili myślę, że będzie walczył i mam nadzieję, że z powodzeniem o medal w finale tychże mistrzostw. Ale jeżeli chodzi o medal, no to chyba wszyscy pomału liczymy na też wieczorny dzisiaj medal Ani Kiełbasińskiej. To pierwsza sprawa, to super, że w finale mamy 3 Polki, to jest w ogóle kapitalna sprawa, szkoda, że nie 4, no ale no czasami nie da się mieć wszystkiego. No właśnie, ale jakie Państwo widzą szanse przed Anią Kiełbasińską w półfinale, drugi czas, dokładnie, nawet sobie zapisałem, 50-45. Tak, no Natalia ma 50-40, Femke pobiegła wolnie, bo chyba 60 zdaje się, także no myślę między nimi trzema tutaj się chyba będzie rozgrywało wszystko. Miejmy nadzieję, że skończy się dla nas jak najlepiej, tak? Wiadomo, no, z Femkę będzie trudno wygrać, ale myślę, że dziewczyny sobie mogą z nią poradzić też. No, będziemy na pewno trzymać kciuki, będzie dużo emocji. Ale Natalia czy Ania? Która wyżej? No po tym biegu, który pokazał chyba w Chorzowie jednak chyba Natalka, tak, tak. No i tak to jest szansa nawet na wygranie z Femkę, tak wszyscy obstawiamy.
A Ania, jeśli zdobędzie medal, no to też będzie super ekstra, będzie to uwieńczenie całego jej sezonu, tak, na który bardzo liczyła, który bardzo dobrze rozpoczęła i no medal będzie u nas też na Pomorzu, więc bardzo byśmy tego też chcieli. Za chwilę rozpoczniemy drugą część naszego programu, gdzie porozmawiamy przede wszystkim o pomorskiej, tutaj naszej gdańskiej, trójmiejskiej, pomorskiej lekkoatletyce, o jej problemach, no bo chcielibyśmy, żeby tych naszych sportowców, lekkoatletów było coraz więcej, a z drugiej strony nie do końca tego to widzimy, dlatego z panem Leszkiem zostaniemy, będziemy za chwilę mieli jeszcze jedną gościnę w naszym studiu. Za chwilę przedstawimy, kto to będzie. Pani Ani, podziękujemy. Dziękuję. Ale na sam koniec może jakieś dobre słowo do naszych występujących zawodników na Mistrzostwach Europy, ale też do wychowanków, bo tak jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, potrzeba przede wszystkim gdzieś siły, wiary, chęci w to, co się robi i pamiętać o tym, że praca, praca, jeszcze raz praca, a potem sukcesy przychodzą. Ja wierzę, że każdy znajdzie w sobie tyle motywacji, żeby jak najdłużej trenować, słuchajcie, bo dużo dzieci kończy, zawodników kończy przedwcześnie karierę z powodu pewnie takich problemów, jakie tutaj są, zostaną też poruszone, tak? Ale pamiętajmy o tym, że chcemy coś robić fajnego i sport jest bardzo dobrą czynnością taką życiową, od której nie odchodźmy i życzę wszystkim motywacji do jak najdłuższego pozostania w sporcie. A naszym zawodnikom na Mistrzostwach Europy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, jak najlepszych wyników i zdrówka przede wszystkim. Tak, to najważniejsze. Trenerka Anna Sękowska-Rolbiecka, dziękujemy serdecznie, że była Pani z nami. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy, i nie tylko w studiu, ale również na zawodach. Dziękuję bardzo. Chwilka przerwy i wracamy już rozmawiać o tym, co się dzieje tutaj u nas w naszym środowisku lekkoatletycznym. Witamy Was serdecznie. Druga część programu Fali Sportu, program lekkoatletyczny. Tym razem będziemy rozmawiać o naszej pomorskiej lekkoatletyce, o tym, co się dzieje tutaj,
ale specjalnie zostawiłem jeszcze na koniec omówienie jednej naszej reprezentantki, a dokładnie Karoliny Urban, gdyż razem z nami do programu wcześniej był pan Leszek, już wszyscy poznali pana Leszka, znaczy znają go wcześniej, ale poznali go w tym studiu. I razem z nami także jest żona, pani Aleksandra Walczak, i jakby to powiedzieć, małżeństwo będzie opowiadać o lekkoatletyce. Trochę tak jak we wrocławskim ZOO kiedyś był program, tak, prawda? Tak, małżeństwo. Tak, dokładnie. I opowiadali o tym, co się... Ale my o zwierzętach nie będziemy rozmawiać, tylko o naszych pomorskich sportowcach, ale specjalnie sobie zostawiłem na koniec właśnie... No właśnie, pani Aleksandro, jak to z tą naszą Karoliną Urban jest? Przyznam się, rozmawiałem z nią na Messengerze, no strasznie podłamana była tym, że tak stres ją złapał i nie mogła pokazać tego, co tak naprawdę potrafi. W zasadzie fajnie by było, jakby Karolina tutaj z nami teraz była. Zaproszenie było. Dokładnie. I być może jeszcze uda nam się tutaj usiąść w waszym studio i porozmawiać wspólnie na ten temat. Sukcesem olbrzymim to, że Karola w ogóle pojechała na tę imprezę. To jest jej pierwsza impreza seniorowska, pierwsza impreza na tak wysokim poziomie. Nowe doświadczenia. Rywalki na bardzo wysokim poziomie startujące, ona wśród nich, no myślę, pierwsze koty za płoty, przyjedzie, w zasadzie już jest na miejscu, więc spotkamy się pewnie jutro i omówimy sobie cały start, też się dowiem na żywo, w cztery oczy, jak to naprawdę, co się tam działo. O wielu rzeczach też nie chcę mówić tutaj, także Może najpierw trzeba się spotkać z zawodniczką, porozmawiać, tak. Ale przyznam się, że w momencie, kiedy ze mną pisała na Messengerze, jedna rzecz mi się spodobała w tym, co napisała. Powiedziała, tu się nie udało, ale ja nie chcę stracić całego sezonu, więc tak, ja pakuję się, wracam i chcę jechać na kolejne zawody. To raczej jest takie budujące. Budujące, bo przyznam się szczerze, zresztą sama zawodniczka w swojej ocenie stwierdziła, że wykonałyśmy najlepszy obóz w jej 10-letniej karierze. Ona czuła się fantastycznie przed wyjazdem na tą imprezę i w zasadzie na tą 12, no nie ukrywam, liczyliśmy, o ile nie na ścisłą 8. Było to w jej zasięgu i myślę, że no stąd ten dodatkowy cios dla niej samej, że ten start był, no nie ma co ukrywać, no nieudany, tak? Mało był pokazywany też w telewizji, więc tak, ciężko nam się odnieść. Tutaj narzekamy na to, w jaki sposób to pokazywali, bo dokładnie. No, szczerze mówiąc, ja też czekałem cały czas na występ, mówię, potem będziemy rozmawiać, chciałbym to obejrzeć, nie udało tak, się. Tak, ale widzieliśmy no, tam ten jeden rzut, no wyraźnie nieudany pod względem technicznie. I gdyby tylko udało się zrobić to, co świetnie robiła na treningach w Cetniewie, to dysk poszybowałby zdecydowanie dalej, no ale ja nie lubię gdybania w sporcie, no nie ma co gdybać, tak po prostu ale wygląda. Ale jakie są możliwości Karoliny? Może tak powiedzmy, te najlepsze jej rzuty na tą chwilę to w granicach ilu metrów? No muszę Państwu powiedzieć, no Karola rzucała ponad 60 metrów, w zasadzie weszliśmy podczas treningów, robiłam takie trzy rzuty, tak jak to wygląda w eliminacjach, czy potem w finale, więc takimi seriami, takimi trójkami, więc 95% rzutów przez całe 14 dni zgrupowania miała na bardzo, bardzo dobrym jej życiowym poziomie, więc sama jestem ciekawa, czy ta druga część sezonu, gdzie będziemy szukać startów dla niej, żeby ona mogła pokazać faktycznie to, na co jest przygotowana, jak zareaguje jej organizm też po tej podróży, bo ona wsiadła w autokar, żeby do nas jest niesamowita historia. Tak, żeby do nas tu przyjechać, bo ciężko by jej się było tam odnaleźć na pewno przez kolejne 10 dni wśród zawodników, którzy jeszcze mogą zdobywać te medale, wchodząc do eliminacji, no na tego już nie ma, już nie ma tej szansy, więc siedzenie tam było dla niej bezsensowne. Dokładnie. Mówiąc, byłoby demotywujące, panie Leszku. Chyba przykład Karoliny pokazuje też, jak ważna jest głowa, psychika,
startując, już nie mówiąc o debiucie na Mistrzostwach Europy, ale jest to chyba jedna z ważniejszych rzeczy, z którą musi zmierzyć się zawodnik. Już nawet nie tylko lekkoatleta, każdy sportowiec. Poruszył pan bodajże najważniejszy w tej chwili wątek w każdej konkurencji lekkoatletycznej, ale szczególnie w konkurencjach dynamicznych, szczególnie w konkurencjach acyklicznych, jakie są skoki, rzuty, gdzie najdrobniejsze usztywnienie powoduje brak wyniku. Karolina Jatów z tego miejsca z pełną odpowiedzialnością mówię, że wystartowała, mimo że mamy niedosyt, wystartowała w swoim debiucie przyzwoicie, bo impreza seniorowska w takim wydaniu, w wydaniu kolorumów, jednych, drugich, czekaniu około 1,5-2 godzin na start, to jest po prostu zupełnie coś nowego dla zawodnika, mimo że nasze Mistrzostwa Polski już podobną organizacyjną strukturę mają, ale jednak to nie jest to. Ja powiem tak, w karierze swojej miałem kilku zawodników, których dopadło tak zwane hamowanie wegetatywne. To jest, najprościej mówiąc, głowa zaczyna, jest odcięta, czyli centralny układ nerwowy przestaje rządzić ciałem. Rządzi rdzeń kręgowy i niby jest wszystko w porządku, fantastycznie, ale zawodnik nie jest w stanie wygenerować tego, czego się nauczył. I Karolinę, te emocje, które tam wyzwoliła sama w sobie, dopuściła do nich, były tak duże, że po prostu ja jestem przekonany, że dopadło ją to. I myślę, że ponieważ z żoną rozmawiamy, bo taka jest niestety nasza rola, że pracujemy na treningu i w domu rozmawiamy. Ja chcę jeszcze jedną fajną rzecz powiedzieć, co już się robi rzadkością, że zawodniczka nawet po takim ciężkim, nieudanym starcie dzwoni, kontaktuje się z trenerką, są w kontakcie i to stwarza szansę na przyszłość, że zbudują następną, dobrą czy jeszcze lepszą formę i sprawdzi się ta dziewczyna na kolejnych zawodach, bo nie odpuszczę sobie szansy na podanie przykładu, że pani Joanna Wiśniewska miała 41 lat, została medalistką brązową mistrzostw Europy, Karolina ma 24, więc wszystko jest przed nią, warunki fizyczne ma wspaniałe, motorykę ma jeszcze bardzo, bardzo, bardzo do poprawy, że tak powiem, więc tu są rezerwy przeogromne, myślę, że możemy z tej dziewczyny mieć pociechę, tym bardziej, że już razem z Zabawską Darią są na poziomie europejskim. Ja od razu tutaj chciałbym się zapytać, bo przeglądając, przygotowując się do naszego programu, znalazłem też fanpage'a Walczak Team. Chciałbym powiedzieć, że bardzo dużo fajnych zdjęć, naprawdę. Rozumiem, że Państwo właśnie decydują się tak, nie tylko można powiedzieć poprzez AZS, ale także prywatnie zajmować się mocno tymi naszymi sportowcami, żeby ich z nimi kierować w każdą działkę ich życia, można powiedzieć. A, no to tak. Walczak Team to jest w ogóle oddolna inicjatywa właśnie zawodników naszych, a w zasadzie właśnie chyba Karoliny, Martyny, jak dobrze pamiętam, Dobrowolskiej, mojej kolejnej dyskobolki, więc to w zasadzie też nie chcę wchodzić, bo to jest ich inwencja, one tam wrzucają zdjęcia i one gdzieś tam tym żyją, tak? Także, ale poruszył też pan właśnie taką kwestię tego, że prowadzimy tych naszych zawodników w życie, wprowadzamy ich, to jak najbardziej to się bo zgadza. Bo życie sportowca to trudne życie, to bardzo trzeba trudne. Powiedzieć wprost. Jeszcze myślę, że nie poruszyliśmy jednej kwestii, a mianowicie tego, że my trenujemy sport indywidualny. Tutaj przy słabszym dniu nie jesteśmy w stanie w ogóle schować się za plecami kumpla ze składu, tak, który jest dzisiaj w lepszej formie. Tutaj po prostu wychodzimy sami ze sobą, zawodnik wychodzi z własnymi myślami i niejednokrotnie musi walczyć z tymi właśnie jakimiś negatywnymi myślami. No nie ma możliwości schowania się za plecami kogoś, tak? Tutaj to jest niezwykle trudne i w sportach indywidualnych, tak. No właśnie, ale w tej chwili Karolina już jest z nami, przyjechała, przybędzie najpierw spotkanie z trenerką, więc pewnie tak. Face to face, tak. Będzie ciężko, ale Karolino, wierzymy w Ciebie, mam nadzieję, że niedługo się spotkamy tutaj w studiu, może z trenerką, razem i porozmawiamy o tym, co się stało, ale wierzymy, że ten sezon nie jest zakończony, że będziemy dalej się starać, ale chciałbym od razu zapytać o to, że rozmawialiśmy przez telefon ogólnie i od tego zaczniemy może rozmowę o naszej tutaj pomorskiej lekkoatletyce, sytuacji. Sytuacja Karoliny, która chce, stara się, chciałaby osiągnąć coś w tym sporcie, nie jest łatwa.
Znaczy ja bym jeżeli rzekła... chodzi o, jeżeli chodzi oczywiście nawet o sferę taką typowo materialną. No ja bym rzekła, że jest, nie jest łatwa, to chyba też jest ładne określenie. No jest, no nie, nie będziemy ukrywać, jest bardzo trudna sytuacja, bo myślę, że niektórym ludziom w ogóle nie mieści się w głowie, że zawodnik będący na takim poziomie, czyli jest drugą dyskobolką krajową, to co Leszek wspomniał, na europejskim poziomie i zbliżając się do światowego poziomu, no w zasadzie ma miesięcznie 500 zł do ręki, więc no więc no nie muszę Państwu chyba tutaj jeszcze bardziej tego obrazować. To jest rzeczywistość Karoliny, która do tego nie mieszka, nie pochodzi z Gdańska, więc rodziców ma poza miastem, więc też wchodzą sprawy lokalowe, gdzieś taki zawodnik musi mieszkać, tak, wyżywić się i no nazwijmy sprawy po imieniu, 500 zł miesięcznie, 24-letnia dziewczyna trenująca ciężko lekką atletykę. Temat, który pan redaktor poruszył, jest tematem, myślę, że kluczowym, jeżeli chodzi o wydanie seniorowskie lekkiej atletyki. Mówimy o lekkiej atletyce, nie będziemy wchodzić w inne dyscypliny. Natomiast ja tutaj ten temat troszeczkę poprzedzę tym, że mamy w Polsce, w naszym kraju sympatyczne całkiem programy, jak Pomorska Kadra Młodzikowska, Zaplecze Kadry Narodowej dla Juniorów, czyli kategoria junior młodszy 16, 17, 18, 19 lat. Mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego wspomnianą, gdzie może być człowiek zakwaterowany, wyżywiony. I tutaj do tego momentu, do momentu juniora problemu nie ma. Problem zaczyna się po ukończeniu szkoły średniej. Problem zaczyna się, jak ktoś idzie na studia bądź nie idzie na studia. I problem zaczyna się przede wszystkim z socjalem dla tych zawodników, no bo nie ma szans, żeby zawodnik rozwijał się i ścigał ze światem i pracował jednocześnie zawodowo, bo są trzy proste fazy treningu, faza pracy, odpoczynku, odżywiania. Jeżeli która z nich jest zachwiana, nie możemy łudzić się, że będzie wynik. I tutaj, proszę Państwa, przykład Karoliny jest znamienitym przykładem, ale takich przykładów mamy ogromną liczbę. Mamy w tej chwili w AZS-ie zawodników, którzy prawdopodobnie będą reprezentować Lublin, bo Lublin wyszedł z ofertą, tak, a to są nasi uczniowie, nasi zawodnicy. Ale po prostu klub AZS no w tej chwili nie ma propozycji utrzymania takich zawodników. Miasto pomaga jak może, ale sądzę, że przydałby się tu koniecznie taka twórcza dyskusja, jak zmienić, jak zadbać o część seniorowską. Powiem dlaczego, proszę Państwa, jeżeli my wkładamy w kilka lat pracy i kilka lat środki w kształtowanie młodzika, juniora młodszego, juniora i zarówno to robi Polska jako kraj, zarówno to robi klub, zarówno to robią rodzice i nagle ten człowiek, który już kosztował podatnika, nazwijmy to wprost, chociażby tą sferę, omówmy, kilkadziesiąt tysięcy złotych, nagle ten człowiek musi kończyć karierę, no bo on nie ma gdzie mieszkać i nie ma co jeść. I tu jest, proszę Państwa, szkoda naszej pracy, bo tej pracy jest, również jest kilka ładnych lat, z tej pracy już chcemy my korzystać, tak, my chcemy, żeby się miasto cieszyło, klub, wszyscy chcemy, natomiast stąd uważam, że tylko mamy czworo lekkoatletów na mistrzostwach Europy. Ja powiem Państwu tak jeszcze, że trafienie na to, że trafi się talent, tak jak Szymański, jak kiedyś Janik Igor z Gdańska, jest o wiele, wiele mniej prawdopodobne niż to, że my ściągniemy zawodnika z Polski, utalentowanego zawodnika z Polski. I tutaj mając taki program stworzony dla kategorii seniorowskiej, oczywiście z odpowiednimi wymogami, bo nie dla każdego, jestem przekonany głęboko, że w kolejnych mistrzostwach, kolejnych latach takich zawodników na Mistrzostwa Europy, na Mistrzostwa Świata czy na Igrzyska Olimpijskie będziemy mieli o wiele więcej. Ale niestety trzeba jedną rzecz powiedzieć wyraźnie. Bez finansów nie da się seniora utrzymać w sporcie wyczynowym. Ale to jest trochę straszne, co Państwo mówią, bo tak naprawdę wydajemy pieniądze najpierw w początkowym stadium, gdzie kształtujemy tego sportowca, a potem nie sami odpuszczamy sobie te profity, które mogą nas czekać. Tak. To jest niesamowite, ale z tego, co słyszałem, rozumiem, jest jakieś wsparcie miasta, miasto w jakiś sposób inwestuje, a jeżeli chodzi o... Ciężko mi powiedzieć, powiem, nie znam, dowiaduję się właśnie o tym, jakie są te problemy, no, ale wsparcie na przykład tutaj
tutaj Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki jest jakieś, jest jakaś pomoc, no bo rozumiem, no związek pewnie ma jakieś też profity z tego, że państwo szkolą, z tego, że stąd na przykład są nasi zawodnicy na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, czy jest jakaś pomoc związkowa, odgórnie można powiedzieć, od władz tej dyscypliny. Wiem, że pewnie to ciężki temat, ale... Przepraszam, jeśli chodzi o Okręgowy Związek dla seniora, nie ma żadnego wsparcia, bo na tym, można powiedzieć, przepisy zabraniają wręcz oficjalnie finansować sport seniorowski. Właśnie o takich przepisach, o tym też urząd, tu powiedziałem, że miasto też ma ręce związane niejako, ale ja sądzę, że tutaj jest zawsze w dyskusji merytorycznej, której celem jest znalezienie rozwiązania, można takie rozwiązanie znaleźć, bo w przeciwnym razie będziemy po prostu bazowali na tym, co mamy, czyli będzie wspaniały Szymański, może się pojawi za parę lat ktoś, może nie, i będziemy po prostu cieszyć się wynikami juniorowskimi, którzy, proszę Państwa, drugie miejsce juniora młodszego kategorii w Polsce, w tej Olimpiadzie Młodzieży, a ZS pierwszy w kategorii juniora. To jest potencjał. Nasze województwo nie jest demograficznie na topie, ale zajmujemy miejsca od 5 do 2, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski w kategorii U18, U20. Czyli ten potencjał jest. Tych klubów mamy trochę, tylko tu jest, brakuje kilku rzeczy. Ja powiedziałem o najbardziej rzeczy palące, o finansach dla tych najlepszych zawodników, którzy są na poziomie. Ale jeszcze kilka rzeczy, które należałoby omówić w gronie ludzi zainteresowanych i zacząć taką współpracę, która by rzeczywiście pomogła zawodnikom. A w kolejności kolejnej być może trenerom, natomiast zawodnicy są najważniejsi, bo oni sobie nam przysparzają radości, miastu, tak powiedziałem, i klubom, no ale bez pomocy nie dadzą rady w tej chwili. To jest pierwsza szybka dla miasta, na przykład reklama danego miejsca, ale chciałem się zapytać też o samą infrastrukturę, bo mówi się, no lekkoatletykę można trenować, wystarczy trochę wolnego miejsca i pewne rzeczy już można zacząć, ale czy to tak faktycznie jest? Czy ta dobra infrastruktura na przykład u nas tutaj, w Trójmieście, na Pomorzu jest dostępna dla każdego? Czy może tak, że nasi zawodnicy chcący gdzieś pojechać, to za wszystko muszą płacić? To ja może powiem... Zawsze, a ja skończę. Może powiem, bardzo dobrym przykładem jest tutaj miasto Słupsk, które podczas remontu stadionu, który się odbył, wybudowano im halę. Tuż przy stadionie. Od razu przy stadionie, więc mają taką zamkniętą infrastrukturę. I tylko to w zasadzie pozwoliło na tak ogromny zastrzyk dzieci, który po prostu wszedł do nowo powstałego klubu. Dzieci mają swoją bazę, swoje miejsce, zapuszczają tam korzenie. Na poziomie juniora młodszego ten klub bodajże był chyba drugi czy pierwszy w rywalizacji ogólnokrajowej. Ale właśnie dzięki temu, że czy to jest zima, czy to jest lato, mają miejsce treningowe, mają miejsce, z którym są związani, tak? I tam budują swoją nową tożsamość klubową. Tak? Z tego co wiem, w Trójmieście, w Gdyni jest hala lekkoatletyczna. Znaczy, hala, ale to nie tak samo jak na AWF-ie też jest, jest hala, ale w Słupsku. To jest obiekt miasta, klub dzierżawi tak jakby od miasta za przysłowiową złotówkę obiekt i widać, że tamten obiekt żyje. Ponad 300 dzieci mają na różnego rodzaju zajęcia i mówimy wciąż o lekkiej atletyce, nie mówimy o piłce nożnej, tak? gdzie nie ma problemu z napływem dzieci, mówimy o lekkiej atletyce. I u nas takiego obiektu nie mamy. Nie mamy stadionu, hali, z której się wychodzi na stadion prosto i gdzie można przygotować różnego rodzaju zajęcia w zależności od pogody, tak? To nawet Paulina nam powiedziała podczas rozmowy, że
W tej chwili na stadionie w Sopocie jest zerwana... Teraz jest remont, tak, mamy remont właśnie bieżni. I właśnie tak. Przychodzą na AZS AWF i powiedziała, że już widzi sam problem w infrastrukturze, że jest olbrzymia różnica. Ten obiekt już jest całkiem inny i to chyba trochę przykre, nie? No bo... No, nie oszukujmy się, Gdańsk ma spore tradycje lekkoatletyczne. No. Tak, ja w tym temacie no muszę to powiedzieć, że mamy bieżnię lekkoatletyczną na AWF-ie, mamy stadion do remontu na AWF-ie, którego oczywiście korzystamy jako zawodnicy i trenerzy AZS-u. Inne kluby też odpłatnie korzystają z tegoż obiektu. Natomiast mamy jeden obiekt, można powiedzieć Gosir, miejski stadion, ale w mojej pamięci, która jeszcze mnie szwankuje tak bardzo, przy tym stadionie miało być boisko boczne. Boisko boczne, które miało służyć między innymi do rzutów lekkoatletycznych. I tutaj muszę to powiedzieć głośno, że od Gdańska począwszy do Gdyni włącznie, czyli w całym Trójmieście, więc myślę, że milionowe aglomeracji, blisko nie mamy ani jednej rzutni do młotu. A wczoraj chłopcy zrobili awans do finału, więc to jest konkurencja, która jest szansą dla ludzi, którzy są silni, a troszeczkę niżsi i mogliby ją uprawiać z powodzeniem. My takiej szansy nie mamy, bo tej rzutni nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. Kiedyś było na AWF-ie takie boisko, pobudowano halę i już miejsc terenu, przepraszam, nie wystarczyło. W związku z tym potrzeba takiego boiska bocznego, gdzie można byłoby trenować rzuty, co jest jak najbardziej potrzebą palącą. Tak samo jak trzeba powiedzieć to wprost, no, taką aglomerację stać na halę lekkoatletyczną z 200-metrową okulną bieżnią i taką halę powinniśmy w najbliższej przyszłości wybudować, bo w przeciwnym razie no, my zostaniemy tak zwanym ześciankiem lekkoatletycznym, bo patrzymy w naszym województwie, chociażby gminne miasteczka budują stadiony o nawierzchni tartanowej, budują hale i mogą to zrobić, na pewno dla wydatek finansowy dla takiej gminy niewielkiej jest inny niż wydatek dla Trójmiasta chociażby, bo to ta hala, powiem, pełnym powodzeniem spełniłaby sobie swoją funkcję dla całego Trójmiasta, bo to nie dla jednego klubu. I tutaj to jest na pewno coś, na czym powinien pochylić się nowy zarząd Pomorskiego Krajowego Związku Lekkiej Atletyki, no bo czasy, kilkanaście lat zostało zmarnowanych poprzednich władz i tutaj trzeba powiedzieć to wprost, nie stać nas na to, żeby dalej ten czas marnować i trzeba po prostu tą lekkoatletykę zacząć budować, cementować razem, żebyśmy mogli z tych wyników się cieszyć, żeby takich dziewczyn jak Karolina czy Szymański pojawiło się więcej i wtedy my będziemy z tak zwanej nawet statystyki, że jednemu nie pójdzie, a drugi zdobędzie medal, będziemy po prostu się cieszyć. Zresztą takie są prawa i logika statystyki i sportu wyczynowego. Ale mimo tego, że no, jest wiele rzeczy do poprawienia, to młodych ludzi chcących uprawiać lekkoatletykę nadal w Gdańsku jest dużo? Czy może widzą Państwo, że jest coraz mniej, a może coraz więcej? Czyli no, nasz nabór, ja pracuję, zaczynam pracę na poziomie młodzika, to opieram się w zasadzie na dzieciach z Gdańska. Natomiast do liceum, do szkoły mistrzostwa sportowego, no rozglądamy się już wyjeżdżając na zawody krajowe, tak? Czyli teraz jak będą mistrzostwa Polski młodzików pod koniec września, no to tam wyjeżdżamy, tam jeździmy oglądać młodzież, no bo nie wiem, czy tu padło, ale my jesteśmy jedną z najlepszych szkół lekkoatletycznych w kraju i tu można, no, mamy kadrę... Gdańsk. Dokładnie, Gdańsk oczywiście i mamy kadrę trenerską, której się jeszcze chce, która poważnie traktuje swoją robotę i ma ambicje i dzieci z samego Gdańska, to co Leszek mówił, to już od kilku dobrych lat widzimy, że jest problem z gdańską młodzieżą w lekkoatletycznej. Tworzone są klasy lekkoatletyczne gdzieś w innych szkołach, ale to też nie ma przełożenia, że ta młodzież potem idzie do naszego liceum czy do szkoły mistrzostwa sportowego, czyli nie ma takiego ciągu, tego systemu nie ma, który by kierował tą młodzież do naszej placówki, która może się poszczycić tyloma olimpijczykami, tak? Więc
nie jest łatwo, a jeszcze pandemia sprawiła, że myślę, ten sport indywidualny w ogóle tak trochę, no nie chcę mówić pod upad, ale dzieci chyba z mniejszą ochotą chcą po prostu ruszyć się do ciężkiego treningu, no bo to nie będziemy, nie ma co tu ukrywać, żeby dojść do góry, na górę, na sam szczyt, no to łatwo nie jest, tak. No tak, ale to jest chyba też ważna rola rodziców, żeby rodzice gdzieś mieli dobry kontakt z trenerem na samym początku już i potem zachęcali swoje dziecko do tego, żeby uprawiać na przykład lekkoatletykę, bo jak widzimy po tych sukcesach, no mamy różne, znaczy powiem tak, no na pewno w lekkoatletyce nie zarobimy tyle, co w tenisie, jako w sporcie indywidualnym, ale jeżeli chodzi o lekkoatletykę, patrząc nawet w roli kibica, emocji w krótką chwilę jest więcej nie niż w tenisie. Jest zdecydowanie, już nie mówiąc o sztafetach. Tak. Bo tutaj, no to wiadomo, wszyscy zawsze po prostu wariujemy na prawo, na lewo, widząc to, co się dzieje. No ale właśnie, jeżeli mamy te dzieci, niestety w Gdańsku jest ich coraz mniej, więc wracamy trochę możliwe do infrastruktury i do tej hali, która w Gdańsku w tym wypadku powinna powstać. No a rozumiem, kiedyś była obiecana. Były mistrzostwa świata halowe na granicy Gdańska i Sopotu w Ergo Arenie i budując tą halę, ja pamiętam ten moment i te rozmowy, jakie były, że bieżnia będzie tam na stałe. No niestety zdarzyło się inaczej, ta bieżnia powędrowała do Torunia i Toruń jest w tej chwili najfajniejszym miejscem na halową lekkoatletykę, bo jest cudowna hala, jest ta bieżnia, która tam stoi, monopolistą i tam wszystkie zawody halowe praktycznie odbywają się w tej chwili, najważniejsze, oczywiście Łódź powstała, też ma swoją halę, ale to co ta bieżnia, można powiedzieć, Gdańska zawędrowała do Torunia, nad czym bardzo mocno ubolewamy. Być może nie byłaby to do treningu hala, ale nawet już sama organizacja zawodów już to robi, że dzieci mogą widzieć mistrza. Jak ktoś widzi mistrza, to wychodzi, przepraszam, i chce tym mistrzem zostać. Takie są normalne prawidła. Kiedyś za bardzo dawnych czasów dla mnie był bohaterem Tomaszewski. Będąc w podstawówce, jeszcze tym Tomaszewskim chciałem być i tam gdzieś w bramce jakiejś stałem i się przewracałem. Dziury robiłem w fartuszku szkolnym, bo to było normalne. Natomiast mówię, jeżeli mamy mistrzów, a mamy tych mistrzów, po prostu to chcemy ich naśladować. Bez sportu wytrzymałego nie może być wysokiej, lekkiej atletyki. To jest tak jak trochę jak jeździć bez głowy. Po prostu ta głowa musi być, bo ona przyciąga, można powiedzieć, i motywuje tych dzieciaków do pracy. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że na przestrzeni lat obserwuję rodziców, którzy kierują dzieci swoje do naszej szkoły i to nastawienie się zmienia. W tej chwili dosyć częste nastawienie jest takie, że dzieci, które przychodzą do klasy piątej, czwartej, czy nawet już zaczynamy od podstawówki, dlatego żeby mieć przygotowane dzieci, nie dlatego, żeby lekkoatletykę trenowało, żeby mieć przygotowane dzieci, to tam już niektórzy rodzice już cisną, że tak powiem, nad obrazowo na wynik sportowy. Moi trenerzy mają niekiedy kłopot, że przecież już to moje dziecko musi zdobywać medale, co jest po prostu nieadekwatne do wieku. Coś nam pięknie śpiewa. Jakiś mamy chwilową awarię. Jakiś ten. Dobrze, fajny podkład przy okazji, fajny, tak. Zapytać pana, czy pan sobie jest w stanie powiedzieć na przykład według pana, ile osób startuje podczas halowych tych zawodów w Toruniu w jednym dniu? Ilu jest zawodników? Strzelmy. Halowe. Na hali wiadomo, nie ma rzutów długich. No takiej lekkiej atletyce. Koło 200? 1300-1400 osób, zawodników przyjeżdża do Torunia w sobotę i dnia następnego dla starszych kategorii wiekowych podobna liczba. Oni dzięki tej hali, która właśnie no, wyjechała od nas z Gdańska tam do nich, robią takie imprezy co weekend przez 2 tygodnie. No, także są w Polsce kluby działające, dzieci są przywożone tam, no bo jest super miejsce, bardzo fajne miejsce, gdzie te zawody się odbywają. I to jest szansa na to, żeby pozyskiwać środki,
praktycznie z zawodów, z opłat startowych i utrzymywać zawodników na poziomie przynajmniej tym seniorowskim. Jest to jeden ze sposobów, no ale trzeba czymś dysponować po prostu. Zachęcamy nasze miasto, ale nie tylko miasto Gdańsk, zachęcamy Sopot, zachęcamy Gdynię do tego, żeby inwestować w lekką atletykę, bo naprawdę warto. Jest to fajny sport, sport przynoszący niesamowitą ilość emocji. Jeszcze jedno krótkie, już chłopaki mówią, że czas się nam kończy, ale jedno ostatnie krótkie pytanie. No bo tak rozmawialiśmy o zawodnikach, rozmawialiśmy o infrastrukturze. A jeżeli chodzi o kadrę szkoleniową, bo ktoś za chwilę nam powie, że o wszystkim rozmawialiśmy, ale nie rozmawialiśmy o trenerach. Czy ilość trenerów i ta kadra, rozumiem, jest też tak, że przychodzą nowi trenerzy, jest ich, no bo z drugiej strony, jeżeli mamy mały nawód zawodników, no to coraz trudniej też o dobrych trenerów, tak mi się wydaje. Myślę, że ten, no z tym jest coraz trudniej, myślę, że młodzi ludzie, młodsi od nas, którzy przychodzą, no wiadomo, chcą zarabiać pieniążki, że bardziej chyba wchodzą w taką rekreację i w zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, niekoniecznie prowadzące do wyszkolenia zawodnika. Myślę, że to, bo no, czy w naszym województwie przybyło w ostatnich, nie wiem, 2-3 latach nowych trenerów? No, trudno powiedzieć, no może jest ich kilku, ale to myślę, że wygląda to zdecydowanie inaczej niż w piłce nożnej. Z piłką nożną trudno powiem wygrać. Tak, prawda jest brutalna. Podobnie jak zawodnicy w kategorii seniorowskiej, sytuacja jest bardzo podobna do trenerów. Ja z całą odpowiedzialnością tu jestem w stanie Państwu stwierdzić, że pieniądze w lekkiej atletyce na dzisiaj są tak niewielkie, że nabór nazwijmy to oczywiście umownie, nabór do kandydatów do lekkiej atletyki jest prawie że naborem pejoratywnym. Po prostu z tego względu, że zwykłe mieszkanie w Gdańsku, zakwaterowanie wymaga kilku tysięcy złotych. Przepraszam, nieżyjący w świętej pamięci pan prezydent Adamowicz miał, myśmy się spotkali przed wyborami, pamiętam, i wtedy, no powiem to może nieskromnie, ale rzuciłem hasło na to, żeby przereorganizować troszeczkę tak zwany wydział, może nie wydział, tylko dydaktykę w szkole pod kątem wychowania fizycznego i wszystkich nauczycieli ze specjalizacją trenerską wysłać tak do tych szkół, gdzie jest kawałek tartanu, mówiąc przysłowiowy, i zatrudnić ich w szkole plus w klubie. To jest szansa na to, żeby młody człowiek zaczął terminować jako trener i dał sobie radę w sensie finansowym. Oczywiście wtedy ten pomysł zyskał na aprobacie, ale stało się, tragedia ogromna i temat upadł. Bez tego nie ruszymy. Żaden klub lekkoatletyczny w Gdańsku, począwszy od, nazwijmy to, najbogatszego bodajże klubu w Sopocie, jeżeli chodzi o sekcję lekkoatletyki, poprzez nasz ZTS czy KL Gdynia, nie jest w stanie zaproponować młodemu człowiekowi takich pieniążków, żeby on się po prostu utrzymał. Nie mówimy o wielkich zarobkach. I stąd to, co powiedziała Ola. Chłopcy kończą kierunki trenerskie nawet, ale przy okazji kończą trenera personal coacha, trenera personalnego i za dobre pieniążki na godzinę usprawniają ludzi najczęściej w wieku średnim lub troszeczkę starszym, no ale z tego lekkiej atletyki nie będzie, trzeba powiedzieć to wprost. Natomiast z dziećmi, młodzieżą trzeba się zajmować kilka lat. Wychowanie olimpijczyka to jest około 8 lat, trzeba przyznać. I tu trzeba mieć po prostu do tego i pasję ogromną, i zapał, i no już być troszeczkę, że tak powiem, to co wspomniałem, ustawiony, nazwijmy to życiowo, że po prostu żyję sobie, trenuję, pracuję i robię to, co lubię, bo my wszyscy tutaj zebrani i nie tylko my, ale ci, co siedzą w lekkiej atletyce, robimy to z pasją. Aczkolwiek ja zawsze mówiłem, że system tworzy wynik, pasja zawsze, ten wynik będzie troszeczkę taki sobie, tak jak można tak powiedzieć, w życiu. Pojawi się, zniknie, 2 sukcesy się pojawią, znikną, no to tak będzie wyglądało. Natomiast przy systemie po prostu mielibyśmy te sukcesy, można powiedzieć, jako pasmo ciągłe. Czy to byłby taki zawodnik, czy też inny. No ale to wymagałoby już głębokiej reorganizacji i naprawdę takiej spotkań, wielu dyskusji środowiskowych oczywiście, ale
alternatywy w zasadzie nie ma. Jeżeli chcemy rozwijać lekkoatletykę. Bo się zrobiło trochę smutno, ale faktycznie jest tak, ale faktycznie tak dołująco, ale jest tak, nie, że, no to jest, że jest na głowie... To są realia. Nie, bo są realia. Że na głowie tego trenera faktycznie w tych sportach indywidualnych, w lekkiej, no to w zasadzie my mamy wszystko, tak? Począwszy od wytrenowania, organizacji wyjazdu, fizjoterapii, wyżywienia, spraw socjalnych, że jest tak jakby... brakuje osoby, i tutaj nie trenera, tylko osoby, takiego mentora kochającego tą lekkoatletykę, takiego człowieka, który by chciał wykorzystać potencjał tych wariatów, tych trenerów, którym się jeszcze chce, tak? Bo na pewno każdy z nas ma też niedosyt, chciałby być wykorzystany bardziej jako trener, ale my też nie jesteśmy w stanie ciągnąć wszystkiego i być w tym sami, tak? A myślę, że być może znalazłby się w Trójmieście człowiek, który kocha lekkoatletykę, zafascynowała go lekkoatletyka, ma wizję albo chciałby porozmawiać i mieć tą wizję stworzenia, to co Leszek mówi, jakiej pomocy przy takim systemie, który by nas trenerów też wykorzystał w pełni, tak? Tak. Skończę może tą myśl, proszę Państwa, co to znaczy wykorzystać trenerów w pełni. Powiem takie dwa, znamienity jeden przykład. Można tak powiedzieć, z własnego trenerskiego podwórka. Zawodnik trenowany wcześniej przez Olę i przeze mnie, później razem 6 lat, po 6 latach rzucił oszczepem 50 metrów. Drugi zawodnik ściągnięty, trenowany 4 lata, po 4 latach rzucił 80 metrów. To jest ta różnica po prostu, że jeżeli się trafi człowieka utalentowanego, to nasza praca jest bardziej efektywna, aniżeli praca z zawodnikiem, który po prostu tego talentu nie ma. I mając więcej takich zawodników, jesteśmy bardziej efektywni, bardziej produktywni, że tak brzydko powiem. Dbajmy o sportowców, dbajmy tak. O trenerów, dbajmy o kluby, dbajmy o infrastrukturę. To wszystko razem może da nam kolejnych mistrzów tutaj, jeżeli chodzi o miasto Gdańsk. Szybciutko jeszcze tylko do Państwa, dla Państwa krótka informacja. Godzina 20:30, półfinał z Kubą Szymańskim. Tam oczywiście w tym półfinale także będzie Damian Czykier biegł. O 22:02 dokładnie Ania Kiełbasińska w półfinale, finale, przepraszam, biegu na 400 metrów. No i 22:22. No znowu dwie, tak, coś tak. Dwie tutaj tak cały czas w takiej lekkiej atletyce, ta dwójka dzisiaj, no ale to może będą sedne medale, jak tak może dwójka, tak. Kto wie. Jakub Szymański, już możliwy finał, mam nadzieję, że wszyscy razem dopingujemy. O jednym zawodniku jeszcze nie powiedzieliśmy, ale to tylko wspomnę na koniec, że kolejne dni, w czwartek startuje Patryk Dobek, Kościerzyna, tutaj też wychowany. Adam Absolwent, dokładnie, wiesz też, to, że teraz już gdzie indziej tam trenuje, to daleko, to wybaczamy mu, ważne, że jest stąd i mam nadzieję, że jak medal przywiezie, to będzie pamiętał o tym, że Gdańsk, Kościerzyna też Gudą. Więc... No i trzymam jeszcze za Paulinę kciuki, bo dzisiaj właśnie, też tak, o 19 chyba 43. Tak, 19:54 tak, dokładnie i 21:10, a 3 kolejne konkurencje już jutro, dzisiaj jeszcze pchnięcie kulą i 200 metrów na zakończenie. No tak. Dobrze, dziękuję serdecznie moim gościom. Razem my ze mną dzisiaj serdecznie. Był trener Leszek Walczak, pani trener Aleksandra Walczak i tak. Wcześniej jeszcze chyba z nami gdzieś w studiu jest cały czas pani trener Anna Sękowska-Rolbiecka. Serdecznie dziękujemy, oglądajcie lekkoatletykę. Jeżeli będą jakieś kolejne zawody tutaj w Gdańsku, mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni, także przyjedziemy i będziemy dopingować naszych lekkoatletów. Także serdecznie super. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia, do zobaczenia.